dobry. Nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami od Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji, Oceanii, a także mniej znanych tematów europejskich, a od czasu do czasu także odcinka solowego, w którym samodzielnie przybliżę Ci jakąś historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dziś moim gościem jest Ewa Polak, analityczka i antropolożka polityki krajów byłego ZSRR. Cześć. Cześć, dzień dobry. To jest nasze drugie spotkanie. Poprzednie miało miejsce rok temu, 6 sierpnia 2020 roku wyszedł poprzedni odcinek, w którym zajmowaliśmy się Armenią, ponieważ w Górskim Karabachu doszło wtedy, kilka tygodni przed naszym spotkaniem, do takiej małej wymiany ognia, która mogła coś większego zwiastować, i tak się faktycznie stało. Pozwólcie, ci przypomnę, to nie było w Górskim Karabachu, wtedy było w Armenii właściwej i tak. To miało być wyjątkowe wtedy. Masz rację, przepraszam bardzo. Natomiast oczywiście zahaczyliśmy o Górski Karabach, który dla tego konfliktu pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią jest kluczowy, i po naszej rozmowie, półtora miesiąca później, wybuchła wojna o ten Górski Karabach, która, podsumuję w skrócie, trwała 6 tygodni i w jej wyniku Azerbejdżan całkowicie przejął ten teren, który przez poprzednie ćwierć wieku był we władaniu Armenii, chociaż formalnie był niezależny. No, o tym wszystkim rozmawiamy w poprzednim odcinku, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany samym Górskim Karabachem i jego wpływem na Armenię, to niech się nie do tamtej rozmowy, pięknie to tłumaczysz. Ja ci znowu przepraszam, znowu muszę przerwać, bo to jest akurat istotna kwestia. Możemy powiedzieć skrótowo w ramach wstępu, że Azerbejdżan jakby teraz tak zwaną drugą już wojnę karabachską wygrał, natomiast nie odzyskał całego Górskiego Karabachu. Odzyskał terytoria okupowane tak zwane, które otaczały Górski Karabach właściwy. Odzyskał część Górskiego Karabachu, natomiast pozostała jeszcze część Górskiego Karabachu ze stolicą w Stepanakercie, tu jest Hankendi, zależnie czy mówiłem po ormiańsku, czy po azerbejdżańsku, która jest ciągle, no właśnie, jej status jest nieustalony, nie wiadomo co z nią będzie, mieszkają tam ciągle etnicznie Ormianie i znajdują się rosyjskie siły pokojowe. Także myślę, że o tym porozmawiamy bardziej szczegółowo, natomiast to nie jest tak, że Azerbejdżan odzyskał wszystko. Masz rację. I z tego jakby wynikają bardzo konkretne konsekwencje, to co się dzieje obecnie pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem, już na granicy pomiędzy dwoma państwami tymi właściwymi. Zostawmy na chwilę to, co się dzieje pomiędzy nimi dwoma, przenieśmy się do Armenii właściwej, ponieważ taką, może nie główną osią, ale jedną z najgłówniejszych naszej poprzedniej rozmowy był premier Armenii, nowy wówczas premier Armenii, Nikol Paszinian, który w 2018 roku wygrał pierwsze takie naprawdę wolne wybory w tym kraju i niosła go taka, powiedzmy, rewolucyjna fala. Natomiast już wtedy zaczynał tracić tę popularność. Może być niepopularny, to za dużo powiedziane. Ale po wojnie o Górski Karabach, tej drugiej, zakończonej w listopadzie zeszłego roku, był ogromnie krytykowany za podpisany traktat pokojowy. Były uliczne manifestacje, które domagały się jego ustąpienia. On w końcu złożył dymisję, ale pozostał jakby takim premierem urzędującym, zorganizował nowe wybory i wbrew wszelkim przewidywaniom, wbrew sondażom, nie tylko te wybory wygrał, ale wygrał z przytłaczającą większością i ponownie jest premierem. W związku z czym naszą dzisiejszą rozmowę zacznijmy od tej sytuacji polityczno-społecznej w Armenii, od aktualności, od tych wyborów czerwcowych, co się wtedy stało i dlaczego Nikol Paszinian, pomimo tego wszystkiego, co działo się wcześniej, chyba że wolałabyś w ogóle zacząć od nakreślenia tego tła, co się działo po tej wojnie, po tym traktacie pokojowym, tak kontrowersyjnym, i dlaczego mimo wszystko te wybory później on ponownie wygrał. I to naprawdę zdecydowanie wygrał. I znowu, nie po traktacie pokojowym, tylko po rozejmie. Na razie pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem mamy podpisany rozejm. To, że nie ma jeszcze traktatu pokojowego, który by definiował, na jakich szczegółowo warunkach te państwa będą funkcjonować, jaki będzie status Górskiego Karabachu, czy on będzie w jakikolwiek sposób niezależny, czy on będzie w ramach Azerbejdżanu i tam będzie posiadał pewną autonomię. Te sprawy jeszcze się nie rozstrzygnęły. One dopiero się rozstrzygną i stąd wynika jakby krańcowo wysokie napięcie. I w związku z tym w obu krajach, jakby i w Armenii, i w Azerbejdżanie, co będzie wpływało na kształt wewnętrznej polityki i pomiędzy nimi i szerzej w całym regionie. Także tutaj jeszcze to dokończmy. A przegrana wojna karabachska była przeogromnym szokiem dla armeńskiego społeczeństwa, które jakby swoją współczesną tożsamość opiera, powiedzmy, z grubsza na dwóch takich kluczowych wydarzeniach współczesnych. O tym też wspominaliśmy poprzednio. Pierwszym będzie ludobójstwo Ormian z 1915 roku i to jest taki moment wytworzenia się współczesnego narodu ormiańskiego, takie zdarzenie fundamentalne dla tworzenia się współczesnej świadomości narodowej.
A drugie takie wydarzenie, już bardziej współczesne, po rozpadzie Związku Radzieckiego, fundamentalne dla tej tożsamości, to będzie wojna karabachska i wygrana w tej wojnie karabachskiej. I dookoła tych wydarzeń jakby były budowane wszystkie narracje polityczne i jakieś takie również poczucie narodowej dumy w związku z wygraną wojną, która miała być też takim poniekąd w pewnym sensie wyrównaniem pewnych rachunków historycznych. Ona była postrzegana jako pewnego rodzaju odpowiedź na to właśnie ludobójstwo, te rzezie Ormian z 1915 roku, jako że Ormianie często stawiają znak równości pomiędzy Turkami i Azerami, w związku z czym to był taki bardzo ważny znak, żyjemy, jesteśmy silni, jesteśmy w stanie się obronić. Było to takie bardzo godnościowe z punktu widzenia Ormian, małego narodu, który w Armenii właściwie jest poniżej 3 milionów mieszkańców. W związku z tym, jak zabrany został ten element tego zwycięstwa i pojawiło się... I dodajmy tylko, że spektakularnie, bo Azerowie pobili Ormian w tej wojnie, która miała miejsce w zeszłym roku, bardzo, bardzo wyraźnie. Tak, a jednocześnie przy bardzo silnych zabiegach propagandowych obu stolic, Baku i Erywania, które wprowadziły bardzo zamgloną sytuację. Nikt do końca nie był w stanie powiedzieć, jak w terenie te działania wojenne wyglądają. No oczywiście jakby to się rządzi pewną swoją logiką, że opinia publiczna nie jest informowana o wszystkim, albo że są pewne działania maskujące, działania wojskowe. Natomiast Ormianie do końca żyli w przekonaniu, że pomimo strat terytorialnych, pomimo tego, że uchodźcy z Karabachu albo z terytoriów okupowanych przenoszą się do Armenii właściwej, cały czas mieli wewnętrzne przekonanie, że wygrywają i że wojna jest wygrana. Do tego stopnia, że kiedy nastąpił ten kluczowy moment wojny karabachskiej, czyli kwestia upadku, tudzież oddania Szuszy, to jest bardzo kontrowersyjna kwestia, co tam się zdarzyło i ona wzbudza wielkie emocje pośród Ormian. Same władze, tak ormiańskie, jak i nieuznawane władze Górskiego Karabachu, w przeciągu 2 dni zmieniały wersję, czy Szuszy zostało oddane, czy Szuszy upadło, czy ciągle jest pod kontrolą ormiańską, czy nie. Także do ostatniego momentu Ormianie byli przekonani, że oni wygrywają, a przynajmniej, że walki jeszcze się toczą, że piłka jest w grze. I informacja o tym, że został podpisany rozejm, rozejm na warunkach z punktu widzenia Ormian kompletnie nieakceptowalnych. Ten rozejm zakłada po pierwsze wycofanie sił wojskowych z Karabachu, zakłada właśnie oddanie nie tylko terenów, które Azerowie fizycznie zdobyli, ale również jakby tych terytoriów okupowanych, gdzie jeszcze w przeddzień podpisania rozejmu wojska azerbejdżańskie jeszcze nawet nie dotarły. W związku z czym to było absolutnie niespodziewane dla Ormian i pojawiły się zarzuty o zdradę ze strony premiera Nikola Paszyniana, który, tutaj mówię w cudzysłowie, miał się dogadać po prostu z Rosjanami i z Azerami, który miał oddać miasto Szuszy. W związku z czym siłą rzeczy wybuchły bardzo silne emocje, bardzo silne nastroje przeciwko wymierzone w premiera Paszyniana z poczucia wielkiego niezgody na to, co się dzieje. Jak również jakby to wynikało z tego, że sami Ormianie, jak wspominałam wcześniej, nie mieli jasnego obrazu, co się dzieje na froncie. Więc z jednej strony docierały do nich informacje, że kuzyn kuzyna był i widział i on tam był gotowy walczyć. Tam faktycznie jest bardzo silny ten etos obrony ojczyzny i bardzo wielu mężczyzn chciało się znaleźć na froncie. Nie wszyscy, którzy chcieli, się znaleźli. Chyba syn Paszyniana był w tamtym czasie w wojsku, o ile dobrze pamiętam, co ja robił z nim zdjęcia. W ogóle kwestia rodziny Paszyniana tutaj na kanwie tego konfliktu była wykorzystywana mocno propagandowo. Żona Nikola Paszyniana, która jeszcze przed rozpoczęciem wojny też prowadziła takie akcje związane z rolą kobiet w wojsku i była na terenie Karabachu, co też zostało bardzo wtedy negatywnie odebrane w Azerbejdżanie. Jednocześnie pojawiły się zarzuty, że była ona niejako wysłanniczką samego premiera podczas spotkań wojskowych, do których dostępu mieć nie powinna, tak? Informacji, których nie powinna znać. No, ze względu na to, że jest żoną premiera, nie pełni żadnej funkcji publicznej jakby i nie ma prawa podejmowania decyzji dotyczących taktyki wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj kwestia rodziny premiera i wykorzystywania ich wizerunkowo, co się okazało mieczem obosiecznym. Wracając, w pierwszym momencie był to wielki szok dla społeczeństwa ormiańskiego, które nie spodziewało się przegranej. Po drugie, warunki tego rozejmu uznali za absolutnie upokarzające i nie do zaakceptowania. W związku z czym przerodziło się to w demonstracje uliczne, w próbę zajęcia parlamentu ormiańskiego. Tam wdarli się demonstranci, którzy później nie bardzo wiedzieli, co z tym faktem mają dalej zrobić. Natomiast... Tak po amerykańsku trochę. Trochę po amerykańsku.
I później oczywiście zostały te nastroje zagospodarowane albo podjęto próby zagospodarowania je przez pewne siły polityczne przeciwne Nikolowi Paszynianowi, głównie przez ludzi wywodzących się po prostu z klanu karabachskiego. To też tylko zrobię wtrętkę, że jeżeli ktoś chce wiedzieć, czym jest klan karabachski, to też niech odsłucha poprzedni odcinek, bo tam bardzo dogłębnie to wytłumaczyłaś. Czyli w skrócie powiedzmy dwóch poprzednich prezydentów chociażby. I te demonstracje, one się odbywały raz na jakiś czas. Po tym pierwszym wybuchu wielkich emocji te demonstracje nie były bardzo, bardzo liczne. Sprawdzałam te dane, bo demonstracje i różnego rodzaju przemarsze, spotkania na placach miast odbywały się z pewną taką regularnością. Natomiast tam brał udział w nich raptem kilka tysięcy osób, w niektórych, nie wiem, 2000, 5000, 8000. Był jeden chyba taki marsz, gdzie było 20 tysięcy i to był szczytowy, ale on robił wrażenie, bo był bardzo po prostu głośny, bardzo zmobilizowany. Tak, także te emocje oczywiście były, jednocześnie one były w sposób ewidentny też zagospodarowywane przez pewne siły polityczne. Natomiast ja trafiłam do Armenii po podpisaniu rozejmu, gdzie miałam poczucie, że jestem w ogóle w jakimś oku cyklonu. Gdzie po tym pierwszym wybuchu emocji, po tych największych demonstracjach z tym wdzieraniem się do parlamentu, nagle miałam wrażenie, że jestem w opustoszałym mieście, że nikogo nie ma. Że nikt nie chodzi po ulicach, że nie jeżdżą samochody, nagle nie ma korków. Jest taka dojmująca cisza. I po raz pierwszy widziałam sytuację, kiedy osoby opowiadające nawet nie o wojnie, tylko o samym tym rozejmie, ten mężczyzna po prostu podczas rozmowy rozpłakał się, mówiąc, jakie to jest dla niego osobiście upokorzenie, że coś takiego się stało. I to był ten moment, kiedy Ormianie na jakiś czas po prostu stracili wszelkie słowa, jak nazwać to, co im się przytrafiło. Jakby to się tak nie wpasowywało w tą dotychczasową narrację, jakby kim są Ormianie, kim jest naród ormiański, czym jest państwo współczesna Armenia, że musieli to sobie wszystko na nowo poukładać, bo im się to rozsypało po prostu w drobny mak. Nie wiadomo było, co z tym zrobić i jak to przepracować. A jednocześnie całą odpowiedzialność polityczną za to ponosił Nikol Paszinian, któremu jednocześnie zarzucano, że skoro i tak przegraliśmy, i tak oddaliśmy, to po co było iść na wojnę? Mogliśmy się dogadać wcześniej, podpisać jakiś pokój z Azerbejdżanem. Narracja nie do wyobrażenia wcześniej, przed wojną, poza kręgami jakichś intelektualistów, którzy działają w strefie dialogu i normalizacji stosunków. Z drugiej strony się pojawiało hasło, że skoro premier wiedział od swoich wojskowych, że Armenia albo siły ormiańskie, bo Armenia oficjalnie nie przyznaje się, że brałaby udział jakby w działaniach wojennych, tylko była to Armia Górskiego Karabachu. To też poprzednio rozmawialiśmy, tak. Że jest to taki twór syjamski, są dwie głowy, jedno ciało, także to jest bardziej skomplikowane. Natomiast, że skoro wiadomo było, że siły ormiańskie nie są w stanie wygrać konfliktu i że tak naprawdę po 3 do 7 dni było wiadomo, że wojna jest przegrana, to niepotrzebnie była kontynuowana, niepotrzebnie pochłonęła tyle ludzkich istnień. A kolejny argument się pojawiał taki, że no skoro jesteśmy, jest w nas wola walki i dla nas istnienie ormiańskiego Karabachu jest kluczowe, trzeba było walczyć do ostatniej kropli krwi, nie wolno było podpisywać rozejmu, nie wolno było oddać Szuszi, trzeba wojnę kontynuować. Także sami Ormianie nie do końca byli w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, co poszło nie tak, z czego wynika nasza przegrana, jaka była alternatywa i co w związku z tym dalej. To jest inna kwestia, że Ormianie, w tym elity polityczne, intelektualne, do dzisiaj nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak dalej ma wyglądać przyszłość Armenii i co robimy z tą sytuacją, która nas zastała, która na nas spadła. No ale wiadomo, dookoła tego pojawiały się kolejne dyskusje polityczne wzywające premiera Nikola Paszyniana do złożenia dymisji jako osobę odpowiedzialną za przegraną wojnę. Nikol Paszinian jednocześnie twierdził, że on tę odpowiedzialność na siebie bierze i właśnie dlatego powinien kontynuować pracę jako premier. Ostatecznie doszło do tego, że ogłosił przedwczesne wybory. Jak wspomniałeś, on z powodów konstytucyjnych musiał się podać do dymisji, żeby te wybory zostały ogłoszone. Ale jednocześnie tutaj wspomnimy, że na tle tych mniejszych demonstracji 1 marca odbyła się bardzo duża demonstracja dookoła Nikola Paszyniana, jakby popierająca Nikola Paszyniana. 1 marca to jest jedna z tych kluczowych dat ormiańskich, bo to są wspominane protesty sprzed wyborów, po wyborach 2008 roku też o tym mówiliśmy, jakby kluczowy moment dla biografii politycznej samego Paszyniana, na które to wiec poparcia w tym roku przyszło, jeśli się nie mylę, 25 tysięcy osób. Czyli więcej niż w szczytowej demonstracji przeciwko niemu. Tak, jest to więcej, ale co mi się wydaje ważne, to jest spontaniczny charakter tych demonstracji. Tutaj raczej nie mamy wątpliwości co do tego, że była to taka próba kolejnej legitymizacji ze strony społeczeństwa. Pierwsza taka od czasu wojny i pierwsza na taką skalę. Także to już był bardzo ważny sygnał, który no właśnie kazał się zastanawiać, jak te w przyszłości prowadzone wybory, jaki będzie ich wynik, jak będą wyglądały.
Później do wyborów ostatecznie doszło i tak jak wspominałeś, Nikol Paszinian, jego partia wygrała, zdobywając niemal 54% wszystkich głosów. Na drugim miejscu, mając 21% głosów, były prezydent Armenii, Robert Koczarian z klanu karabachskiego. O którym też rozmawialiśmy bardzo dużo. O którym też rozmawialiśmy. I dostała się do parlamentu również trzecia siła, powiązana z jeszcze jednym byłym prezydentem Armenii, Serzem Sarkisianem i byłym szefem struktur bezpieczeństwa w Armenii, co ciekawe, z ekipy paszinianowskiej. Która to siła nie przeszła progu wyborczego, ale ze względu na zabezpieczenie w konstytucji Armenii trzeba było dokoptować trzecią siłę do parlamentu. Później trwały też przez jakiś czas sądowe batalie o to, czy uznać wynik wyborów, ponieważ oni kwestionowali ten wysoki wynik Paszyniana i w ogóle pojawiały się informacje o tym, że doszło do jakiejś niejasności, ale ostatecznie sąd potwierdził, że wszystko odbyło się tak, jak powinno się odbyć. Sąd to potwierdzi to też międzynarodowi obserwatorzy, którzy obserwowali wybory na przykład w ramach misji OBWE. Generalnie wybory potwierdziły wolę wyborów. Co do tego nie ma większych wątpliwości. I to jest szczególnie ciekawe, bo pomimo, że w Armenii funkcjonuje system parlamentarny, to jednak nie partie polityczne tworzą jakieś dyskursy polityczne, jakieś wizje państwa. To jest zwykle pojedynek liderów. I tutaj w tych wyborach brał udział ostatecznie chyba 25 sił politycznych, a de facto mieliśmy do czynienia z pojedynkiem pomiędzy dwoma głównymi figurami, czyli właśnie premierem Nikolem Paszinianem i byłym armeńskim prezydentem Robertem Koczarianem, czyli te dwie siły, które zdobyły nieomal wszystkie głosy wyborców. W związku z czym to był taki pojedynek, można powiedzieć, pomiędzy dwoma różnymi wizjami Armenii. Jakby czym jest Armenia i czym powinna być. Czym była też, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o Koczariana, być może tutaj się mylę, więc mi od razu popraw, ale mam takie wrażenie, że Koczarian w swojej kampanii wyborczej, którą próbowałem śledzić jednego i drugiego kandydata, bo ona była napięta, zwłaszcza w momencie, w którym dochodziło do jakiejś dyskusji pomiędzy nimi. I Koczarian uderzał bardzo mocno właśnie w tą narrację o Karabachu z przeszłości, o tej poprzedniej wojnie i tak dalej. Mam wrażenie, że on mówił tylko o przeszłości, a nie o przyszłości. A Paszinian przedstawiał jednak taką wizję tego, co zrobimy, a nie co zrobiliśmy. Z jednej strony oczywiście Robert Koczarian starał się pozycjonować jako tę osobę, która zapewnia siłę, stabilność, jakby że za czasów jego władzy Armenia była najsilniejsza. Co jest do pewnego stopnia prawdą, z drugiej strony jest też kontrowersyjne o tyle, że Robert Koczarian nie doprowadził do podpisania jakiegoś traktatu pokojowego ze stroną azerbejdżańską, nie ustalił ostatecznego statusu Górskiego Karabachu. Natomiast faktycznie próbował budować te skojarzenia ze zwycięską wojną z silną Armenią, jednocześnie zrzucając winę za przegraną wojnę, drugą wojnę karabachską na Nikola Paszyniana. Podczas kiedy Nikol Paszinian, biorąc odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, jednocześnie zarysowywał wszelkie patologie tej tak zwanej III Republiki Ormiańskiej, czyli tej po upadku Związku Radzieckiego, powiedzmy symbolicznie do momentu przejęcia władzy przez Paszyniana. Więc ten wybór Ormian tak naprawdę był wyborem pomiędzy właśnie tą Armenią III Republiki, a Armenią tej IV Republiki, tej porewolucyjnej. Jeśli spojrzymy na to, że Armenia pod przywództwem Nikola Paszyniana miałaby być już taką Armenią zrywającą z dziedzictwem Związku Radzieckiego, zrywającą z różnymi patologiami życia społecznego, to pod tym względem jest to właśnie ciekawe spojrzenie, że mimo wszystko Ormianie w tym kontekście powojennym bardziej byli skłonni oddać głos na osobę, która zapowiada walkę z patologiami III Republiki Ormiańskiej. Czyli na przykład ogromną korupcją. Rządami oligarchów, dla których Robert Koczarian był pozycjonowany jako pewnego rodzaju symbol. Jakby z Roberta Koczariana też stworzono pewną taką figurę zła, takiego masterminda, takiego złego demiurga, który kontrolował życie III Republiki Ormiańskiej, nawet kiedy nie był de facto prezydentem. Także faktycznie mógł się pozycjonować na tę silną osobę, ale się okazało, że te złe skojarzenia z tym związane są w jakiś sposób przeważające. Więc w tym plebiscycie pomiędzy dwoma liderami większość Ormian się opowiedziała po stronie porewolucyjnego przywódcy. Zatrzymajmy się na chwilę w takim razie przy tym i chciałbym cię zapytać o twoją ocenę tego, co się stało, a mianowicie, czy to jest tak, że to, co właśnie w tej chwili powiedziałaś, czy te kwestie wewnętrzne, czyli walka właśnie z oligarchią, korupcją, okazały się ważniejsze od tych kwestii zewnętrznych, czy to też może być symbol tego, że nowe pokolenie Ormian, tych najmłodszych, tych, którzy byli między innymi tą siłą napędową protestów, które pierwotnie wyniosły Paszyniana do władzy, czy oni nie chcą zrobić kroku naprzód? Bo już wspominałaś o tym, że dla formowania się ormiańskiej tożsamości były dwa konflikty kluczowe. Jeden tragiczny, przegrany, czyli właśnie ludobójstwo na nich dokonane, ale drugi jednak wygrany.
Czy to nie jest tak, że w nowym zglobalizowanym świecie nowi Ormianie poszukują jednak jakichś innych pomysłów na siebie jako wspólnotę i naród? Czy to jest za daleko idące uproszczenie? Ja bym nie szła tak daleko w tych interpretacjach, bym raczej zwróciła uwagę na kontekst wewnętrzny ormiański. Ormianie będący właśnie na styku starcia się różnych geopolitycznych sił mają bardzo ograniczone pole manewru i tak jak ta polityka symboliczna jest ważna, jest w wielu momentach kluczowa albo rozbuchana do granic niemożliwości, łatwiej jest porozmawiać się z Ormianami na temat polityki amerykańskiej wobec Turcji niż na temat problemów służby zdrowia. Jakby w takim potocznej rozmowie wydają się to być kwestie dużo bliższe, co powiedział który zachodni polityk na temat polityki Chin czy Rosji, niż takie problemy bliższe życia codziennego. Natomiast wydaje mi się w związku z tym, że ten pojedynek pomiędzy Robertem Koczarianem i Nikolem Paszynianem też odbywał się głównie na kanwie tej polityki wewnętrznej, bo Ormianie, mając świadomość, że po tej przegranej wojnie tak naprawdę są jeszcze tylko bardziej zależni niż byli wcześniej od Rosji i że ten wybór, poza tym, że mógłby być jakąś formą kary dla Nikola Paszyniana, jednocześnie nie jest w stanie przesądzić o dalszych losach, no tego, co już zostało utracone. W związku z tym skupiono się w mojej opinii bardziej na tym, jak postrzegano wewnętrznie obecność Roberta Koczariana w życiu politycznym Armenii i jakie obietnice niesie za sobą obecność Nikola Paszyniana. To zatrzymajmy się jeszcze na sekundę przy polityce, od której za chwilę będziemy jednak już odchodzić. Co zrobi teraz Paszynian? Ponieważ on po swojej wygranej miał kilka takich przemówień, w których między innymi wspominał o tym, że teraz jest czas na taką żelazną dyscyplinę wobec przeciwników, wobec ludzi, którzy próbowali go obalić. Mówił o tym, że była próba puczu wobec niego ze strony wojskowych w lutym tego roku. Czy teraz po tej przytłaczającej wygranej, po potwierdzeniu swojej pozycji, on może się utwardzić w roli takiego lidera, który będzie próbował odgrywać się na swoich przeciwnikach politycznych i czy to może doprowadzić do jakiejś patologizacji ponownej ormiańskiej polityki, czy jednak się na to nie zanosi na podstawie tego, co on robi do tej pory, bo dodajmy, że jednak wybory odbyły się w czerwcu, w związku z czym bardzo mało czasu minęło, ale czy są już jakiekolwiek sygnały, które by wskazywały na to, że Paszynian będzie teraz próbował po prostu, no mówiąc brzydko, wyciąć konkurencję? Czy to jednak nie jest tego typu człowiek, który by próbował rzucić się na takie zadanie? No. Z jednej strony masz rację, że minęło bardzo mało czasu, raptem tydzień temu odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentu po wyborach. Na pewno przed Nikolem Paszynianem stoi teraz cała masa wyzwań, takich jakich czwarta, ale i trzecia Republika Armenii jeszcze nie miała. Tak, ma kraj po przegranej wojnie, społeczeństwo, które nadal cierpi i ponosi skutki tej wojny, pomimo że fizycznie, terytorialnie wojna miała miejsce nie w samej Armenii właściwej, to ciągle na terenie Armenii znajdują się uchodźcy, ciągle mamy do czynienia z rannymi, z osobami, które przeżyły ten konflikt, albo tymi rodzinami tych, którzy nie wrócili. Ciągle nie wszyscy Ormianie jeszcze wrócili, niektórzy się znajdują w Azerbejdżanie. Mam na myśli jeńców wojennych albo tak zwanych jeńców wojennych, bo Armenia mówi o jeńcach, strona azerbejdżańska mówi z kolei o tym, że to były osoby już zatrzymane po zakończeniu działań wojennych, w związku z czym nie mogą mieć statusu jeńców wojennych. Tak czy inaczej to są bardzo bolesne tematy dla społeczeństwa ormiańskiego. Jednocześnie wiadomo tutaj, że pomimo iż Unia Europejska dokonuje pewnych ruchów, chcąc wrócić na Kaukaz i podobnie grupa Mińska, która jest tym formatem, który od lat 90. negocjował kwestie albo stwarzał platformę dla negocjacji kwestii karabachskiej, to mimo wszystko ciągle to Rosja jest tym, a nawet bardziej jest tym rozgrywającym kwestię karabachską, o tyle, że na terenie Górskiego Karabachu stacjonuje misja pokojowa rosyjska, a obecnie również na granicy właściwej pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem pojawiły się siły rosyjskie, które mają za zadanie trzymać sytuację pod kontrolą. Także to są teraz te największe bolączki i to jest istotne o tyle, że podczas tych rządów Nikola Paszyniana od poprzednich wyborów z 2018 roku do tych ostatnich czerwcowych próbował on dokonywać pewnego rodzaju, powiedzmy w cudzysłowie, czystek politycznych, tudzież odnowy, renesansu, sanacji życia politycznego Armenii, gdzie choć wykonywał pewnego rodzaju ruchy, które budziły wątpliwości, jeśli chodzi o to, w jaki sposób prowadził tę politykę i to zapalało pewne światełka alarmowe, zapalało to te światełka alarmowe w samej Rosji, bo Nikol Paszynian odważał się podnieść rękę, choć bardziej symbolicznie niż faktycznie, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyroki, które by zapadły, ale dotyczyło to osób bardzo blisko z Rosją powiązanych, co budziło jawne niezadowolenie na Kremlu.
Także myślę, że to też będzie kolejny czynnik, z którym będzie musiał się Nikol Paszynian liczyć. Natomiast też biorąc pod uwagę, jak bardzo ma związane ręce w polityce międzynarodowej, na pewno będzie próbował dokonywać pewnych ruchów w polityce wewnętrznej. Takich, które będą w stanie w jakiś sposób zadowolić społeczeństwo ormiańskie i wskazywać, że idziemy w dobrą stronę. Natomiast na ten moment stoi przed nim tyle wyzwań i tyle pytań, na które musi sobie odpowiedzieć, a chyba jest pewien konsensus co do tego, że w Armenii na te pytania nie ma odpowiedzi i że Ormianie nie bardzo są gotowi je próbować stawiać. Mówimy tutaj tak o politykach, jak i o elitach intelektualnych, które muszą się z tą nową sytuacją zmierzyć. I tu prawdopodobnie nie ma wielu dobrych odpowiedzi i każde podjęte rozwiązanie i każda decyzja będą trudne, będą bolesne i będą się spotykały z ogromnym społecznym niezadowoleniem. Pozostawmy więc politykę na boku i porozmawiajmy o tym, co już kilka razy się przewinęło w dzisiejszej rozmowie, czyli właśnie o tożsamości i jej formowaniu. I wróćmy do Górskiego Karabachu. To, że wspominałaś o Rosjanach, jest też dość istotne, ponieważ oni są też gwarancją tego, że w tym regionie przetrwają ormiańskie zabytki, przynajmniej tak twierdzą stacjonujący tam dowódcy rosyjscy, że będą ochraniali dziedzictwo kulturowe. I właśnie o to chciałem zapytać. Mianowicie podczas tych protestów przeciwko Paszynianowi jednymi z takich stosunkowo widocznych, nie kluczowych osób, ale dość widocznych w tłumie, byli członkowie apostolskiego kościoła armeńskiego, księża, którzy protestowali twierdząc, że po prostu w ten sposób Armenia oddaje swoje dziedzictwo kulturowe, bo jak wiemy jest to ten najstarszy kraj chrześcijański na świecie i znaczna część tych kościołów, zabytków i tak dalej znajduje się właśnie w Górskim Karabachu. Czy dzisiejsi Ormianie myślą o tamtym dziedzictwie, wiesz, o zabytkach dawno, dawno wyprzedzających chociażby to ludobójstwo na nich dokonane. Czy jest to dla nich w jakikolwiek sposób jeszcze istotne? To wyobrażam sobie, że na pewno, ale czy jest to w jakikolwiek kluczowe dla ich tożsamości? Te kościoły, które tam zostały, te takie bardzo charakterystyczne ormiańskie krzyże, których jest tam kilkaset i cała ta spuścizna, która się tam nagromadziła przez wieki, kiedy na przykład Armenii jako niezależnego bytu de facto nie było. Tak, na pewno jest to bardzo istotna kwestia, jeśli chodzi o ormiańskie dziedzictwo, jakby tę kulturę materialną, tak w Karabachu, jak i w innych miejscach. No tutaj masz rację, że Ormianie, którzy przez setki lat żyli jako naród rozproszony po pewnym terytorium, ale pozbawieni własnego państwa i którzy żyli pod różnymi imperiami, czy to było imperium perskie, osmańskie czy rosyjskie, stanowili pewnego rodzaju wspólnotę, taką rozciągniętą wspólnotę etniczną, dla których ta właśnie etniczność i przywiązanie do tradycji i do takich jej materialnych form było tą formą przetrwania tożsamości. Oczywiście możemy tutaj to rozdzielać, że elity ormiańskie mieszkające w największych tureckich miastach pewnie inaczej sobie wyobrażają swoją ormiańskość niż ludzi rozsiani po wsiach. Natomiast dookoła takich kwestii właśnie jak język, jak muzyka, jak kościoły, jak haczkary, czyli te bogato zdobione krzyże ormiańskie. Zawsze one były takim wyznacznikiem. I ten konflikt pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach, on jest tak ważny dla obu narodów. No z jednej strony dlatego, jak już wspominałam, że Ormianie postrzegają go w optyce tej postludobójczej, że jest to jakaś tam odpowiedź albo stawienie odporu, tutaj mówię w cudzysłowie, ludobójczym zapędom Turków. W związku z czym, że Ormianie ciągle nie przepracowali tej traumy, dlatego mówię, jak strasznie jest to ważne i jak bardzo postrzegają ciągłość pomiędzy wydarzeniami 1915 roku a wojnami karabachskimi. Także tutaj to strzeżenie tych terenów i strzeżenie tego dziedzictwa jest w rozumieniu Ormian tym aktem obronnym przeciwko niekończącemu się zagrożeniu żywiołu tureckiego, a jednocześnie dla Azerbejdżanu Górski Karabach i położone tam miasta też stanowią kolebkę ich współczesnej kultury. Jak miasto Szuszi jest miastem, z którego się wywodzili liczni azerbejdżańscy kompozytorzy, poeci, pisarze, także to nie jest tak, że jest to miejsce ważne jedynie dla Ormian i z jakiegoś powodu Azerowie po prostu robią im na złość i nie chcą im oddać tych terenów. Dlatego też powiedziałabym, że dziedzictwo tej kultury materialnej tam skupione obu narodów jest świadkiem na tym procesie pomiędzy dwoma narodami i teraz po wejściu tam rosyjskich sił pokojowych może uzyska status świadka koronnego, dzięki czemu będziemy mogli mieć nadzieję, tak, że jakkolwiek ono będzie i jest rozgrywane politycznie i w obu państwach, tutaj mówię o Armenii właściwej i Azerbejdżanie, podchodzi się bardzo, bardzo poważnie do udowadniania poprzez to materialne dziedzictwo swojej obecności na danym terenie. Nawet prezydent Alijew, prezydent właśnie Azerbejdżanu
Azerbejdżanu w pierwszej takiej przemowie po zakończeniu konfliktu podkreślał, że i kościoły tak naprawdę są azerskie, tylko później zostały zorganizowane w XIX wieku. I jest w to zaprzęgniętych szereg naukowców po obu stronach, językoznawców, etnografów, archeologów, historyków, którzy tworzą tak naprawdę dwie równoległe wizje rzeczywistości, których każdy próbuje dowieść, że ten określony kamień podkreśla to, że to są niezmiennie nasze tereny, albo może zmiennie, ale my byliśmy tutaj pierwsi. W związku z czym to dziedzictwo jest rozgrywane politycznie. Miejmy nadzieję, że skoro już do tego doszło, tak, to że będą się zmieniały tylko tabliczki na tych poszczególnych budynkach i kamieniach, a niekoniecznie sama istota rzeczy, w sensie, że uda się samo dziedzictwo samo w sobie zachować. A tego konfliktu, czyje ono jest tak naprawdę, z jednej strony się nie rozwiąże, a z drugiej strony pokazuje, jak te skłócone narody, jak one są blisko ze sobą splecione, po prostu nierozerwalnie. To jeszcze kolejnym takim przykładem, jeżeli możemy odejść już od dziedzictwa takiego materialnego i przejść do tego niematerialnego, to jest to, o czym też przed chwilą wspominałaś, czy między innymi muzyka. Jest taka piosenka ludowa, która po azersku nazywa się Sari Gelin, a po ormiańsku Sari Achcik, która jest dokładnie tą samą piosenką, z tą samą melodią, z mniej więcej tą samą historią, chociaż Azerowie śpiewają tam o muzułmańskim chłopcu, który się zakochał w chrześcijańskiej dziewczynie, a Ormianie śpiewają o chrześcijańskim chłopcu i chrześcijańskiej dziewczynie, ale generalnie historia jest takim Romeo i Julią, oni nie mogą ze sobą być, jest to smutna piosenka. Natomiast czytałem artykuł naukowy na ten temat, jak ta piosenka jest wykonywana. Ona w ogóle występuje w różnych lokalnych kulturach, nie tylko azerskiej i ormiańskiej. Można ją też spotkać na terenie dzisiejszego Iranu i tak dalej. I ona wzbudza ogromne emocje, ponieważ obie strony twierdzą, że jest to ich piosenka, a drudzy ją ukradli. Więc takich elementów, jak sobie wyobrażam, właśnie niematerialnych, niekonkretnych budynków i tak dalej, tylko właśnie jakiegoś takiego dziedzictwa niematerialnego jest na pewno znacznie więcej. I tutaj ten spór też trwa. Wiesz, znacznie trudniej je podzielić. Tak, jest historia i tej piosenki, ale jest to cecha w ogóle tego, że lokalna kultura niematerialna bardzo słabo uznaje granice narodowe. I tworzenie narodów, które miało miejsce głównie w takie procesy narodowo-twórcze w XIX wieku. To, co postrzegamy jako kulturę narodową danego narodu, czy później przypisane do danego państwa, wiesz, ona nie jest niezmiennym przedmiotem, która jakoś w pewnym momencie się objawiła i ona niezmiennie ma swoje granice i przechodzi z pokolenia na pokolenie. Przecież to są zawsze jakiegoś rodzaju procesy. To są też kwestie mieszania się różnych wpływów. Tak, a Ormianie i Azerowie podchodzą bardzo godnościowo i bardzo emocjonalnie do tych kwestii i potrafią toczyć długie internetowe spory na temat tego, czy dane danie to jest danie kuchni ormiańskiej czy azerbejdżańskiej, bo to jest naprawdę regionalne i występuje wszędzie. Również w Turcji czy na szerszym Bliskim Wschodzie, czy coś podobnego znajdziemy w Gruzji. Natomiast tutaj się śmiemy, ale oni podchodzą do tych kwestii bardzo, bardzo poważnie. No widziałem dyskusję na YouTubie w komentarzach z translatorem, jak się ich używa, ale też próbują po angielsku ze sobą rozmawiać, żeby też osoby nieznające azerskiego lub ormiańskiego mogły przyznać rację ich stronie. Tak jest. Gorące dyskusje internetowe. Ale chciałem zostać jeszcze przy tej muzyce i cofnąć się trochę w przeszłości do Komitasa, czyli do takiego mnicha, jak sama zresztą wspominałaś, urodzonego nie w Armenii, bo on bodajże w Konstantynopolu się urodził, o ile dobrze pamiętam, należał do tej arystokracji takiej intelektualnej armiańskiej, był mnichem. I to jest człowiek, który zbudował takie dziedzictwo kulturowe współczesnej Armenii w XIX wieku, zwracając się jednak do tych Ormian ze wsi, tych wcześniej będących w takim stanie pogardy. Ja bym to powiedziała, że to było takie charakterystyczne tamtego momentu historii, też takie przebudzenie folklorystyczne. Ja bym Komitasa porównała do kombinacji Chopina, Kolberga i pewnie jeszcze powstańca warszawskiego, ze względu na to, że był świadkiem ludobójstwa Ormian i biorąc pod uwagę, jak bardzo ważny jest ten moment w historii dla Ormian, to musimy tutaj połączyć te trzy postaci w jedno. Tak, Komitas był mnichem, był kompozytorem, no i był takim zbieraczem muzyki ludowej, jak się okazało. W związku z czym on 3000 różnych utworów spisał. Tak, z czego obecnie w obiegu zostaje się 1200 mniej więcej, takich, które przetrwały po dziś dzień. No ale Komitas, zbierając tę muzykę ludową, był też pewnego rodzaju selekcjonerem muzyki ludowej. Co zapisać do tej ormiańskości, do tradycji, a co odrzucić? Tak jak zauważyłeś, to jest proces tworzenia pewnej kultury narodowej. To jest proces wyboru, to jest proces odrzucania innych rzeczy. Tutaj na marginesie przykład bardziej współczesny, choć już nie do końca.
właśnie jeśli chodzi o to przyjmowanie albo odrzucanie danej kultury jako własną. W latach 70. działała na świecie, no trzeba to chyba w taki, a nie inny sposób określić, jakby ormiańska organizacja terrorystyczna Asala, która dokonywała różnego rodzaju zamachów w ramach zemsty właśnie za życie Ormian z 1915 roku, głównie biorąc za cel swoich działań tureckich dyplomatów. Ale wyczytałam informację, że w 72 albo w 73 roku organizacja ta miała przeprowadzić zamach bombowy w szkole w Los Angeles z tego powodu, że szkoła ta zaprosiła do siebie na występ turecki chór, który miał wykonywać muzykę, która w rozumieniu Ormian jest muzyką ormiańską. I to było już ogromnym problemem, ale następnie po latach się okazało, że ta muzyka, o którą był tak silnie emocjonalny, jakby no, niebezpieczny konflikt, ostatecznie została wyrzucona z tego kanonu ormiańskiego. Ostatecznie ta diaspora ormiańska stwierdziła, że ta muzyka jest za bardzo sturczona i że to w sumie nie jest ich. Także tutaj też to pokazuje, jak to jest wszystko ze sobą przeplecione i na ile to, co w danym momencie będziemy określali jako właśnie tę kulturę narodową czy ludową, jak bardzo jest to płynne. Chciałem przypomnieć jeszcze postać Grigora Suniego, na którego natrafiłem podczas researchu do naszego dzisiejszego spotkania, który działał w tym samym mniej więcej czasie, no może trochę później niż Komitas. On również zbierał pieśni ludowe, tworzył też własne kompozycje, które co ciekawe w zapisie, nie wiem jak to się nazywa po polsku, bo nie znam się na nutach i na lekcjach muzyki w podstawówce, przepisywałem pracę domową, mogę się już dzisiaj do tego przyznać, kompletnie się nie znam na nutach, ale jak spojrzymy na te pięciolinie i tak dalej, to on tworzył kompozycje tak, żeby one wyglądały jak góry w Armenii. To jest niezwykle ciekawe. I ciekawostka też jest taka, że on mimo tego, że był wielkim patriotą, to był równocześnie bolszewikiem. W związku z czym znaczna część jego pieśni miała, wiesz, taką treść mocno ludową i był w związku z tym przez nacjonalistów ormiańskich wyklinany. Natomiast po latach oni przyjęli większość jego kompozycji, tylko po prostu zmienili słowa z treści walk klas na walkę narodową. W związku z czym faktycznie ta przyswojenie niematerialnego dziedzictwa nastąpiło tylko wraz ze zmianą. Czyli tak jakoś mi się łączy to z tym, o czym powiedziałaś wcześniej. No właśnie chciałam powiedzieć, zauważ, jak to się wszystko wpisuje w to, że kultura jest pewnego rodzaju takim palimpsestem, czyli na jednej warstwie nadpisywane są kolejne. Jak widzimy to na takich oczywistych przykładach, to bardzo nas to uderza, ale jednocześnie powinno nam to zostawiać z tyłu głowy, że prawdopodobnie tak się dzieje również z innymi rzeczami. Tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest trwałe, niezmienne o ostrych krawędziach i brzegach, tylko że to się w procesach różnych rozmywa, zmienia znaczenia, zmienia sensy, przepływa. A zwłaszcza kiedy mówimy o regionie, który był tak bardzo wymieszany etnicznie, teraz stał się homogenicznym regionem, tak naprawdę w wyniku konsekwencji ludobójstwa i traktatu z Kars pomiędzy Turcją i Rosją, no a później w wyniku wojen karabachskich, które też doprowadziły do homogenizacji społeczeństwa ormiańskiego i azerskiego. W Armenii 98% ludności to są etniczni Ormianie. A tak nie było zawsze. Dlatego te konflikty sięgają tak daleko, bo różne grupy powołują się na przykład na różne dane, na różne spisy ludności z różnych momentów historii. Przecież był moment, kiedy Ormian było więcej w Tbilisi i w Baku niż w samym Erywaniu. No a jednocześnie te kontakty kiedyś, mimo jakiegoś takiego konfliktowego podglebia wynikającego z różnic, no swój obcy, tak? To jest jakby też bardzo uniwersalny mechanizm. Natomiast teraz się tworzy taki obraz wroga, że my zawsze byliśmy inni, zawsze byliśmy różni. No jest to fetyszyzowanie tych małych, drobnych różnic i udowadnianie, że to na pewno nie jest ich, to jest nasze, a tamten naród nie ma prawa tutaj być, a my mamy. To właśnie wynika z tego, jak bardzo te różnice są drobne i delikatne. I łatwe do interpretacji. Przejdźmy właśnie do tej współczesności, ponieważ pierwotnie moim zamysłem na naszą dzisiejszą rozmowę nie była polityka, od której zaczęliśmy, tylko muzyka. Bo po tym konflikcie w Górskim Karabachu, po 15 latach od rozwiązania, nową piosenkę nagrał System of a Down, którego od razu podkreślę, nie jestem fanem i nigdy nie byłem fanem akurat tego zespołu, ale trzeba uznać, że jest to zespół, który zdobył ogromną popularność na początku XX wieku. Jest zespołem amerykańskim, ale oczywiście tworzą go etniczni Ormianie z diaspory. I nagrali piosenkę, która miała być takim wyrazem solidarności z rodakami w ojczyźnie itd., itd. Ja po obejrzeniu czy przesłuchaniu tej piosenki zacząłem szukać popu ormiańskiego, jak w muzyce ormiańskiej w ogóle traktuje się te kwestie. Trafiłem m.in. na
Sirusza, która jest wokalistką bardzo popularną, popową wokalistką po prostu ormiańską. I co ciekawe, jest też synową prezydenta Koczariana. Jak widzicie, on faktycznie stoi za wszystkim, chyba w Armenii. Za popem. I ona między innymi w różnych swoich kompozycjach nawiązuje do Komitasa, czyli do tego mnicha, który w tym XIX wieku, czy tam na początku XX, zbierał te wszystkie pieśni ludowe i je tworzył jako ten podkład pod ormiańską tożsamość. Natomiast jak zacząłem oglądać jej piosenki, to ona występuje na tle jakichś helikopterów wojskowych, wzywa, jak rozumiem z tłumaczeń tych piosenek, do takiego wzmożenia patriotycznego. Od niej trafiłem na linki do innej popowej muzyki ormiańskiej. Zagłębiłem się w ormiańską popową muzykę, z której nie rozumiem ani słowa, ale tam pojawiają się mundury non-stop, jakieś karabiny, jest regularne kręcenie się na tle zabytków w Górskim Karabachu. Jest generalnie takie, i mówimy o muzyce popowej, to jest naprawdę muzyka, to nie jest jakiś tam rock narodowy, tylko to jest muzyka taka, którą no, mógłbym puścić w jakimś Mielnie, podejrzewam, gdyby miała tekst po polsku. Tylko, że pewnie wtedy było jakimś Orężu Żołnierzy Wyklętych, bo mniej więcej tak to przekładam. I pytanie jest, czy ten pop ma w ogóle wpływ na dzisiejszych Ormian? Czy to jest jakiś ewenement związany po prostu właśnie z narastaniem tego konfliktu? I czy to jest coś, co ma jakieś większe przełożenie na codzienne życie ormiańskie, czy jest robione tylko na pokaz w ramach zdobywania jakichś tam grantów i tak dalej? Ja bym to jeszcze rozszerzyła geograficznie, bo tutaj masz absolutnie rację, że w Armenii bardzo często będziemy widzieli odwołania kulturowe, militarystyczne, właśnie te nawiązujące do tej bardzo silnej, mocnej ormiańskiej tożsamości. Czyli to będą właśnie różnego rodzaju świątynie, będą znane miejsca, ale będą to tak w Armenii właściwej, w Górskim Karabachu, jak i na terenie wschodniej Turcji, czy na tych terenach, które przed tym traktatem Skars, mówiąc w skrócie po ludobójstwie Ormian, były zamieszkiwane przez Ormian i gdzie Ormianie do dzisiaj upatrują swoją kolebkę narodową, czyli powiedzmy chociażby okolice góry Ararat, która się geograficznie znajduje w Turcji, a która jest świętą górą Ormian, jest ich symbolem, który jest widoczny z zarywania każdego dnia, a jednocześnie jest tak niedostępny. W jednym filmie też takim wojennym była porównywana piękna dziewczyna, że ona jest jak ten Ararat właśnie, taka piękna, ale że żaden z nas nie może z nią być i tak dalej, i tak dalej. Także faktycznie te klisze jakby istnieją i są wszechobecne. No i jeśli chodzi w ogóle o tę całą estetykę wideoklipów, no to oczywiście jest to jakaś tam forma, dzięki współczesnym technologiom, mediatyzacji tej pamięci narodowej. Jakby z jednej strony jest to ucieleśnienie pewnych, czy to wspomnień o tej przeszłości, kiedy patrzymy tutaj na te tereny wschodniej Anatolii, kiedy w jakiś sposób jesteśmy w stanie symulować dawne tradycje, kiedy jesteśmy w stanie odwoływać się do stylu życia. Zwykle też zauważysz, że te klipy są albo w strojach wojskowych, albo w strojach narodowych. Mm-hmm. I one też są często skierowane do diaspory ormiańskiej, która powstała właśnie w wyniku I wojny światowej, rzezi wykonanych na Ormianach. Także Ormianie są faktycznie rozsiani obecnie po całym świecie, więc to odwoływanie się do tych wspólnych tradycji i do tych miejsc pamięci, no jest to jakąś taką formą, powiedzmy, wirtualnej repatriacji do tych miejsc, no a jednocześnie to nam transgranicznie rozszerza to pojęcie narodu ormiańskiego, że Ormianie to nie tylko my tutaj zamknięci tymi granicami. No i ma to podłoże takie irredentystyczne, jakby takie odwołanie się do tego chociażby symbolicznego tutaj zbierania ziem ormiańskich, tak to określmy, które w takiej codziennej świadomości ormiańskiej ma swoje znaczenie. Jakby jest to temat, który się dyskutuje, który się pojawia gdzieś tam z tyłu głowy. Krótko mówiąc, Ormianie mają ciągle też, nie są pogodzeni z tym, mają nieprzepracowane, że ziemie, które uznają za ich, za tereny, z których się wywodzą, nie są częścią Armenii. Oczywiście nie da się z tym obecnie najpewniej nic zrobić. Natomiast jest to bardzo ważny element tej tożsamości. Więc tak jak wcześniej mówiliśmy, że przed powstaniem państwa Armenia, czy to w ramach Związku Radzieckiego, czy później niepodległej, ci Ormianie byli rozsiani i byli tą właśnie wspólnotą etniczną, bardziej niż obywatelską, bo nie mieli własnego państwa. Teraz jest ten moment historyczny, kiedy mają swoje państwo, ale jednocześnie jest ta siła odśrodkowa, która przypomina o tym, że jesteśmy zewsząd, tak? Jesteśmy stąd, jesteśmy stamtąd i tutaj są właśnie dowody naszego dziedzictwa zakotwiczone, które nas trzymają przy tych ziemiach. Stąd też
bardzo w sposób zrozumiały, ale wzbudza ogromne emocje to, kiedy się próbuje te historie czy przepisywać, czy te fizyczne pamiątki po Ormianach niszczyć. I jeszcze tutaj, jeżeli rozmawiamy o Armenii, to warto chyba wspomnieć rodzinę Kardashianów, o której też wspominaliśmy w poprzednim odcinku, że jak bodajże Kim Kardashian przyjechała, nie pamiętam, czy z siostrami, czy sama. Z siostrami. Z mężem, to wielkie, i z dzieckiem. Z ówczesnym mężem. I z pierwszym dzieckiem. No właśnie, czy nieskuteczniejsze ze strony Armenii prowadzenie polityki takiej skierowanej do świata zewnętrznego, to nie będzie wykorzystywanie takich ludzi z diaspory, którzy są tak znani, jak na przykład Kim Kardashian, która też zresztą bardzo podkreśla swoją ormiańskość, mimo że oczywiście nie mówi po ormiańsku. I czy Armenia jakoś tych ludzi wykorzystuje w jakiś sposób? Nie mówię wykorzystuje w sensie, wiesz, że ich wykorzystuje, że ich pompuje z pieniędzy i tak dalej, tylko... A nie byłaby w stanie Armenia tego zrobić. Raczej nie byłaby w stanie, ale czy jest jakiś pomysł na to, jak wykorzystywać na przykład Kim Kardashian, czy na przykład systemowe Down, żeby naciskać w jakiś sposób na takie struny emocjonalne w odbiorze tego, co się dzieje w regionie? Oczywiście jakby te pomysły są, natomiast diaspora ormiańska jest jedną z takich trzech filarów, na których się obecnie opiera ormiańska tożsamość, o której Ormianie sami mówią. Że jest to Armenia właściwa, jest to Górski Karabach i jest to diaspora. W Armenii funkcjonuje Ministerstwo Diaspory odpowiedzialne za te kontakty. No i generalnie się też wydaje, że ta ormiańska tożsamość poza Armenią też jest bardzo silna. Tak jak wspominasz Kim Kardashian, która pochodzi z rodzin, która wywodzi swój rodowód z terenów obecnej Turcji i jej rodzina trafiła za ocean już dawno, dawno temu. Więc te związki z Armenią są wyłącznie w tej strefie symboliczno wyobrażonej. Natomiast są istotne. Ormiańska diaspora ma też przełożenie polityczne w kilku krajach przynajmniej. Na pewno we Francji, w Stanach Zjednoczonych. Także Ormianie mają tego świadomość. Natomiast nie zawsze wizja polityki Ormian z diaspory jest tożsama z wizją polityki Ormian z Armenii właściwej. Po pierwsze, są reprezentowani przez trochę inne siły polityczne. Z ormiańską diasporą jest związana tradycyjnie, bo jest najstarsza taka partia ormiańska funkcjonująca poza granicami Armenii, z partią Deshna Kucyun, czyli jest to partia, która w ostatnich wyborach weszła w sojusz z Robertem Koczarianem, powiedzmy tak w skrócie. Więc gdy Ormianie z diaspory przylatywali na wybory, żeby oddać głos, to raczej głosowali przeciwko Nikolowi Paszynianowi, a za Robertem Koczarianem i za Dasznakami. Także to jest jedna kwestia. Druga kwestia właśnie przez to, że Ormianie z diaspory nie żyją w Armenii, nie żyją jej codziennymi problemami. Czyli tak jak rozmawialiśmy, może bardziej takim problemem jest dostęp do służby zdrowia, albo nie wiem, progres programu szczepień w Armenii obecnie, albo kwestia zasiłków, zabezpieczeń społecznych, czy skutki wszechobecnej korupcji oligarchii, które tak oddziałują na takie życie codzienne. No tego nie doświadczają Ormianie z diaspory. Żyją dużo bardziej w strefie symbolicznej i ta ich mapa jest większa, z większego dystansu, więc mogą patrzeć na te siły geopolityczne ścierające się tam na miejscu. A jednocześnie przez to, że ich tam nie ma, to ich tożsamość również jest bardzo mocno skupiona dookoła kwestii symboliczno-godnościowych. Czyli tak naprawdę tutaj obserwowałam, że najsilniejsza krytyka Nikola Paszyniana i w ogóle związana z przegraną wojną była właśnie ze strony diaspory. Czyli powiedzmy też sobie, nie tych, którzy ginęli na froncie i którzy nie ryzykowali tym, że ich syn dostanie powołanie do wojska. Natomiast to, co diasporze trzeba oddać, że w obliczu wojny była bardzo solidarna. Przeprowadzano zbiórki pieniędzy, które były kierowane do Armenii, tak na zakup rzeczy potrzebnych chłopakom powołanym do armii, jak i wsparcie uchodźców. Przyjeżdżali też wolontariusze, którzy chcieli pomagać. No oni nie mogli iść na front, tak jakby ze względu skomplikowanego statusu międzynarodowo-prawnego, powiedzmy to od tej strony. Natomiast faktycznie prowadzili zbiórki darów, odwiedzali te rodziny żołnierzy, którzy byli na froncie albo zginęli. Także diaspora jest obecna w ormiańskim życiu publicznym. Plus jest ona słyszalna również za granicą, pewnie bardziej niż Ormianie z Armenii właściwej. W sensie mówimy często o osobach z diaspory, które osiągnęły taki realny, życiowy, międzynarodowy sukces. Jakby Kim Kardashian jest jedną z osób, która ma najwięcej followersów w mediach społecznościowych, gdzie prezydent czy premier Armenii, niezależnie kto nim będzie, może tylko pozazdrościć. Także to ma przełożenie. Systemowy Down też jest niezwykle popularny, mimo że 15 lat już de facto nie istnieje i mimo że ja wciąż uważam, że cały okres muzyczny sam tych lat powinien zniknąć z naszej
naszej historii, tej cywilizacji. Natomiast chciałem wrócić do Ormian mieszkających w Armenii, dlatego że to, co powiedziałeś wcześniej, czyli że ta muzyka popowa jest ta charakterystyczna z tymi wizerunkami historycznych zabytków, strojów i tak dalej. Z wykorzystaniem motywów etnicznych, ludowych, muzycznych. Koniec rzędem temu, który mi znajdzie zespół, który nienagrożonej piosenki z ormiańskim dudukiem, takim instrumentem dętym. Ale powiedziałeś, że ona jest skierowana trochę na zewnątrz i do tego zmierzam. Mianowicie, czy ta propaganda, bo tego nie można nazwać inaczej, która występuje też oczywiście po drugiej stronie granicy, w Azerbejdżanie, nawet sprawdziłem, że jest Tunzala Agajewa, która jest na moje, ja bym ją porównał do Izabeli Trojanowskiej, bo tak trochę wizualnie podobna. I ona też rzeczywiście nagrała teraz piosenkę o tym, że tutaj my, Azerowie, wracamy do ojczyzny i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zmierzam do tego, czy jednak Ormianie w Armenii nie wolą trochę odejść od tej martyrologii? Pytam dlatego, że jak popatrzyłem na statystyki wyświetleń na YouTubie tych teledysków patriotycznych, to one nie powalają. Nie są zaskakująco wysokie, wręcz są zaskakująco niskie. Natomiast mam wrażenie, że Ormianie jednak na co dzień wolą trochę chyba od tego dotknąć. Ale czy się mylę, czy... To, co jest za sekret, jakby Ormianie słuchają czegoś innego. Hmm. Także oczywiście tak, istnieje ta ormiańska muzyka popowa, ale ona jest nawet średnio zauważalna w Armenii. Oczywiście na jakichś kanałach muzycznych ona się przebija. Natomiast powiedziałabym, że większość społeczeństwa słucha no albo tego międzynarodowego standardu, którego wszyscy słuchamy w dowolnej stacji radiowej. Czyli między innymi byłego męża Kim Kardashian. Chociażby. A taką bardzo charakterystyczną muzyką słuchaną lokalnie i faktycznie wszechobecną w każdym samochodzie, taksówce i restauracji, to będzie ormiański rabis. Rabis jest złożonym zjawiskiem nie tylko muzycznym. Jest to taka muzyka, która dla naszego ucha byśmy określili jako muzykę o orientalnym brzmieniu i bardzo charakterystycznej rytmice, to powiedzmy jest taka muzyka, która się wpisuje w taki, tak możemy sobie na mapie rozrysować takim zamaszystym ruchem ręki od północnej Afryki przez byłe Imperium Osmańskie, Grecję, Bałkany i aż na Kaukaz pociągamy tą ręką. To jest taki pas muzyki makam, to się określa. To jest, nie wchodząc w jakieś kwestie muzykologiczne, nazwijmy to, że jest to taka orientalna nutka, którą się tańczy w pojedynku, w kręgu i jest to muzyka wszechobecna na nieomal wszystkich przyjęciach rodzinnych w Armenii. Taka muzyka biesiadna po prostu. Jest to taka muzyka biesiadna. Ja bym jej status i dyskusję dookoła tej muzyki, którą zaraz opowiem, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, porównała trochę, choć nie pod względem muzyki, do polskiego disco polo. Czyli z jednej strony... Który też mało kto się przyznaje, że zna, ale jednak takie szlagiery znamy wszyscy. Albo raczej, że pewnie niektórzy słuchają, niektórzy nie słuchają, natomiast kiedy udamy się na pierwsze z brzegu wesele, można założyć, że tam jakaś taka piosenka poleci, a jednocześnie będzie to wywołało duże emocje i dyskusje dookoła tego, czy to wypada, czy nie wypada, kto lubi, kto nie lubi, kim są ci, którzy jej słuchają i kim są ci, którzy jej nie słuchają. Chyba też zależy od godziny, o której poleci na takim weselu. Takie jest moje doświadczenie z różnych wesel, na których byłem. Natomiast w Armenii też jakby ta muzyka wzbudza bardzo duże emocje. Nie do końca wiadomo nawet, skąd się wzięła nazwa tej muzyki, rabis. Czy to jest rosyjski skrótowiec od pracowników albo dzieła sztuki, czy to jakby ma jakieś wpływy arabskie. W każdym razie, co jest charakterystyczne dla niej, to jest śpiew melizmatyczny, czyli na jednej sylabie masz kilka dźwięków i to nam robi ten trochę taki orientalny efekt. No ale właśnie, jesteśmy w najstarszym chrześcijańskim kraju, w Armenii, mamy orientalny efekt, który brzmi nam nagle trochę po arabsku, trochę po turecku, co budzi taki pewien niepokój u niektórych. Jest to właśnie taka muzyka, która łączy w sobie i tę taką rosyjską tradycję, powiedzmy blatniaka albo szansona, takie około postwięzienne, rzewne piosenki, też bardzo chętnie słuchane przez ormiańskich taksówkarzy. Łączy w sobie ta muzyka rabis, jednocześnie te tradycje ormiańskich, tudzież kaukaskich trubadurów, no ale łączy w sobie też tradycje prawdopodobnie azerbejdżańskiego mukhamu. To jest też taka muzyka miejscowa charakterystyczna dla Azerbejdżanu. No i w związku z tym, z tej dyskusji o muzyce, dyskusja o rabisie przekształca się w dyskusję na temat ormiańskości, kto jest Ormianinem i jaki powinien być Ormianin. W związku z tym, że ci słuchacze tej muzyki tworzą pewnego rodzaju taką nieformalną subkulturę, no do której oni się nie zapisują, tak jak u nas, kiedy zapuszczasz dredy, to wiadomo, że się zapisujesz tam, a wycinasz irokeza, to raczej jesteś z tymi. Tylko jakby się to tak wiąże z takim szerszym stylem życia. Jest to często opisywane, że panowie w skórzanych kurtkach, ubrani na czarno, ale za to
eleganckich butach, w drogich samochodach albo właśnie w tych rozpadających się. No i jest to postrzegane przez młodych liberałów ormiańskich jako wyraz takiego zacofania i w cudzysłowie wieśniactwa, w sensie, że to tak trochę nie jest w dobrym tonie słuchać takiej muzyki. Jednocześnie te elity ormiańskie też tak patrzą krzywo na tę muzykę, bo z kolei te, powiedzmy, elity intelektualne, często właśnie postsowieckie, mają tym mocno zinternalizowane potrzebę, tu już jakby rozumienie jako pewnej cnoty obywatelskiej, rozumienie kultury wyższej, w sensie balet, opera. A ta muzyka Rabis jest kojarzona właśnie z ludźmi, którzy się przeprowadzili do miast w ramach urbanizacji lat 70. Także jest to takie postrzegane jako mało prestiżowe, ale do tego stopnia, że w 2016 roku muzyka Rabis została włączona jako jedna z kategorii muzycznych w takim konkursie telewizyjnym wyłaniającym talenty muzyczne, co spotkało się z bardzo złym przyjęciem i pewna bardzo znana ormiańska sopranistka napisała list otwarty w tej sprawie, że włączenie Rabisu do programu telewizyjnego i w ogóle do misji tutaj telewizji publicznej, że jak tak można, że muzyka Rabis zawiera w sobie sentymentalizm przeciwny w ogóle, jakby niezgodny z ormiańską mentalnością, w związku z czym jest zagrożeniem dla ormiańskiej mentalności, zagrożeniem dla dzieci, które jak mają być wychowywane, podczas kiedy tutaj leci muzyka Rabis. To było do tego stopnia ważne, że głos w dyskusji zabrał ówczesny prezydent Serge Sarkisian. Także to było poważne wydarzenie. Z drugiej strony nacjonalistyczni publicyści, no właśnie słysząc te, jak to nazwaliśmy, orientalne brzmienie i ten melizmatyczny śpiew samogłoska na kilku sylabach zakręcająca w różne miejsca, no też to podkreślają jako rozmywanie narodowego dziedzictwa i tutaj rozmywanie się i wtapianie się w inne narody, co też jest postrzegane jako poważne zagrożenie. No i z trzeciej strony ci młodzi liberałowie, którzy kojarzą to jako właśnie wyraz zacofania, w związku z tym kojarzą ludzi słuchających tej muzyki jako osoby, które są niepodatne na zmiany społeczne. I co najgorsze, ta muzyka jest kojarzona właśnie z oligarchami i z takimi złymi wzorcami zachowań. Tutaj też jest taka, była ciekawa sytuacja. W 2013 roku były społeczne protesty dookoła remontu krytego rynku, tak zwanego, czyli takiego targowiska pod krytym dachem, które samo w sobie jest zabytkiem architektury, przynajmniej było wtedy. Nie wiem, jak teraz po tym remoncie i jaki ma status ostatecznie. Które to targowisko zostało kupione przez jednego z oligarchów, no i planował tam przeprowadzić generalny remont, który temu miejscu się należał. Natomiast w takiej konwencji, która nie do końca odpowiadała wrażliwości osób, które są skupione na przetrwaniu, nie wiem, pomników architektury, które widziały w tym zagrożenie dla tego bardziej współczesnego dziedzictwa materialnego. W sensie, że no nie można z pomnika architektury zrobić supermarketu. No i były duże protesty, po których z jednej strony stanęli zwolennicy remontu, czyli osoby, które tam najczęściej pracowały jako sprzedawcy i którym zostały obiecane nowe miejsca pracy, lepsze warunki pracy, a z drugiej strony byli, powiedzmy, to kulturowi nacjonaliści, też to mówię w cudzysłowie. I w pewnym momencie doszło do sytuacji, kiedy ci popierający remont sprzedawcy zaczęli na ulicy tańczyć właśnie do rytmu muzyki Rabis, a z drugiej strony ci kulturowi nacjonaliści zaczęli wykonywać tańce narodowe, ormiańskie. I to miało obrazować, jak później ci sami ludzie o tym opowiadali, właśnie takie zderzenie dwóch wizji kultury i ormiańskości, gdzie właśnie ta muzyka Rabis, przez to, że ona leci na weselach w takich kontekstach nieformalnych, rodzinnych i tutaj jeszcze oligarchowie chętnie ją wykorzystują na wiecach wyborczych, jeśli chodzi o teksty, to po pierwsze są to takie no niekończące się toasty, no a z drugiej strony, tutaj muszę się cofnąć, ja wiem, że już strasznie popątałam ten wątek. Nie, jest to wspaniała opowieść, ale bardzo mi się podoba. Z tym sentymentalizmem wrogim ormiańskiej mentalności. Mimo, że ta subkultura osób słuchających Rabisu to jest taka, powiedzmy, bardzo maczystowska, męska, patriarchalna, to teksty są bardzo melodramatyczne, ale z pozycji mężczyzny w dramatycznej sytuacji emocjonalnej, egzystencjalnej, generalnie wyraża tęsknotę. Te piosenki są zawsze o tęsknocie, czy to będzie tęsknota za przyjaciółmi, kolegami, czy za utraconą miłością, czy kobietą, której nie można zdać, czy za matką, w każdym razie to zawsze jest taki smutny, tęskny sentymentalizm, co w rozumieniu niektórych jest bardzo nieormiańskie. Na tło wrzucamy tych właśnie chłopców tańczących w mundurach na tle różnych innych pomników. Więc jest to powiązane właśnie z taką strefą emocjonalną. Na weselach właśnie do tych piosenek się zamawia dedykacje dla różnych członków rodziny. I jest to właśnie związane z takimi też nieformalnymi powiązaniami w związku z tym. Podczas kiedy po drugiej stronie ulicy ludzie tańczą tańce narodowe, które by się wydawało, że to jest super ekspresja nacjonalizmu jakby i męskiej siły. No ale się okazuje, że przez to, że one są takie właśnie
transparentne, jasno zorganizowane, każdy wie, co ma robić, każdy wie, jak to ma wyglądać, że one paradoksalnie, te tańce narodowe, tutaj mogły stanowić pewne takie objawienie takich cnót obywatelskich, że to są ci obywatele, przejęci losem budynku, czy on aby na pewno zostanie odnowiony zgodnie ze sztuką konserwatorską, jakby, i że oni się tutaj troszczą w interesie publicznym, w interesie szerszym, obywatelskim, no podczas kiedy tam właśnie te emocjonalne piosenki, te niejasne, płynne relacje pomiędzy ludźmi i z tymi oligarchami. No i to miał być taki konflikt. I to właśnie tak mocno rzutuje na postrzeganie rabisu, co jest jeszcze bardzo ciekawe. Przez to, że mówiliśmy, że to jest wpływ tak naprawdę różnych gatunków muzycznych, które na siebie się nakładają i które są osadzone bardzo mocno w nieznającym granic narodowych regionie, bardzo dużo w tej muzyce jest też zapożyczenie z języka azerbejdżańskiego albo z tureckiego, a które normalnie w języku ormiańskim nie funkcjonują. Możliwe, że do pewnego stopnia w tym dialekcie karabachskim, bo tam no, ze względu na bliskość niegdysiejszą jakby tych zapożyczeń jest więcej. Natomiast jakby one w tym ormiańskim przetrwały tak naprawdę de facto tylko w tych piosenkach. W związku z czym jakby wykonywanie tej muzyki, która brzmi podejrzanie orientalnie i ma te podejrzanie obce zwroty, z jednej strony dla niektórych, dla purystów nacjonalistycznych jest czymś bardzo takim niepewnym, jest pewnym zamachem na własną kulturę narodową, no a z drugiej przywołuje trochę te duchy przeszłości, przywołuje ten moment tych dawnych kontaktów. Zdarza się, nieczęsto, ale się zdarza, że poza granicami, powiedzmy poza samym Kaukazem Południowym, ci muzycy ormiańscy i azerbejdżańscy potrafią się spotkać i nagrywać to razem. Także jest to taka przestrzeń, w której ci nieobecni, ci z którymi nie mamy już żadnych więzi i kontaktów, mogą na moment zaistnieć, co jest ciekawe, biorąc pod uwagę, jak bardzo szeroko ta muzyka jest akceptowana, jak bardzo jest popularna. Także mimo, że to jakby no nie prowadzi jeszcze samo w sobie do normalizacji stosunków, do których jest daleko, no jest to takie samo zauważenie pewnej pustki nieobecności, tak, przez ten sam fakt wspominania chociażby tych słów. Na summa summarum to wszystko nam pokazuje, że po pierwsze i ormiańskość jest dużo bardziej heterogeniczna niż się samym Ormianom albo nam zewnątrz wydaje. To się objawia właśnie w tych wszystkich dyskusjach dookoła muzyki. Mhm. Jakie duże emocje to budzi i z jak różnych pozycji można ją krytykować. To samo pokazuje, że ormiańskość nie jest do końca zdefiniowana poza tym, że wyłania nam się z tego obraz, że ormiańskość jest pewnego rodzaju cnotą. Tak? Że nie jest tylko jakby etykietą, tylko jest jakimś takim ideałem, który może być zagrożony przez różne zjawiska. No, a z drugiej strony, do czego pewnie wiele osób tam nie chciałby się przyznać, jak mocno jest sprzężona w ogóle z innymi kulturami, jak mocno jest wmyta w region, gdzie mieszkają też inni. Jest piękna opowieść muzyczna. Zatrzymajmy się na tym, bo myślę, że już niczego nie warto po prostu dodawać. Nie jest to też nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się też za jakiś czas, żeby porozmawiać o tym, jak Ormianie poradzili sobie albo jak zaczynają sobie radzić właśnie z tym odnajdywaniem się na nowo po zmianie statusu Górskiego Karabachu, bo jednak jest dość wcześnie, mimo że konflikt zakończył się prawie rok temu. To tak jak zaczynaliśmy tę rozmowę i wspominaliśmy, wybory miały miejsce w czerwcu i prawdopodobnie jeszcze w Armenii dojdzie w najbliższym czasie do jakichś istotnych takich ukierunkowań, w którą stronę społeczeństwo będzie spoglądać. W związku z czym warto spoglądać też w stronę Armenii. Na pewno też o tym porozmawiamy. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Chciałem przypomnieć, że dziś moją gościnią była Ewa Polak, analityczka i, jak było słychać, antropolożka polityki krajów byłego ZSRR. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. I to już wszystko w tym odcinku podcastu Dział Zagraniczny. Na kolejny zapraszam za tydzień, tradycyjnie w czwartek po południu. Ta audycja powstaje dzięki wyjątkowej społeczności słuchaczek i słuchaczy. Jeżeli chcesz, to również możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/dział-zagraniczny. Dzięki takiemu finansowaniu produkuję nie tylko ten podcast. Dział Zagraniczny to różnorodne informacje o wydarzeniach w Ameryce Łacińskiej, Afryce, Azji oraz Oceanii, które publikuję na mojej stronie internetowej działzagraniczny.pl, a także na Instagramie, Facebooku czy YouTubie. W każdym z tych serwisów znajdziesz mnie, wpisując w wyszukiwarce Dział Zagraniczny. Do usłyszenia!